Co to za nazwa? Mela, niech przemyje oczy zimną wodą, poleży z 15 minut, powinno być wszystko okej. Dobrze, jakby cokolwiek się działo, to dzwoń do mnie. No, ja też muszę kończyć, sorry. No, pa. Lena, co ty tu robisz? Muszę ci powiedzieć, jakim jesteś palantem. Ty nie przesadzasz przypadkiem trochę? Przesadzam? Najpierw zdradziłeś Melę z Zarzycką, a teraz co? Chcesz wywalić Arka? Nie krzycz, dobrze? Okej? A co, boisz się, że mamusia usłyszy, że jesteś taki sam dobrze, jak Adam? Lena, proszę cię ciszej, dobra? To ty? A co ty tu robisz? Przyszłam pogadać sobie z Jankiem. Po tym, co zrobiłaś z Adamem, z daleka od mojej rodziny. Trzymaj się z daleka od mojej rodziny. Bardzo chętnie. Ale Janek chce wyrzucić Arka z pracy, a to jest nie w porządku. A co ci do tego? Co mi do tego? Przyszłam powiedzieć, żeby się zachował honorowo. Okej, Lena, chodź, wyjaśnimy to na klatce, ty mamusia... No zaraz. Przecież to była tylko kłótnia. Janek jest w tym wszystkim poszkodowany i będzie walczył o swoje. Zwykła kłótnia? A to dobre. A to w końcu o co w tym wszystkim chodzi? O co ta cała awantura? Chcę wiedzieć. Chodzi o to, że Janek zdradził Melanię z młodą Zarzycką, a teraz chce wywalić Arka, to on powinien odejść z firmy. Lena, dobra, mamo, zaraz. Zdradził Melanię z Zarzycką? Tam nie zdradził, zaraz pogadamy, idź już, Lena. A czy ona w ogóle mówi? Dobra, mamo. Właśnie tak, i co, dalej pani uważa, że zachował się honorowo? Tam zdradził już. Dobra. To ty zdradziłeś Melanię? Mamo, ale ja, Jezus. Nie tam zdradziłem, ja się z nią tylko całowałem, no. Poza tym Mela mnie zostawiła, bo mi smutno, no, byłem pijany, no. Jak to byłeś pijany w pracy? No, Jezu, miałem dzień wolny, więc się napiłem, a jak tam poszedłem, to ta Zarzycka na mnie wskoczyła i po prostu jej ojciec nakrył mnie, jak się z nią całowałem, rozumiesz? No i oto jest to wielkie halo. Milcz, zawiodłam się bardzo na tobie, synu. Mamo, ja naprawdę cię przepraszam. Nie przepraszaj mnie, nie dam ci żadnych pieniędzy. Przede wszystkim przepraszaj teraz Arka, dzwoń do niego i przyjmij jego wszystkie warunki. No ale, mamo, jak to teraz firma, jak to będzie? Nie ma żadnego ale. Jeżeli masz jeszcze jakieś resztki przyzwoitości, zadzwoń do Melanii i przeproś ją. Przeproś ją za to wszystko. Ach,